Bycie facetem to dziś wyzwanie, czyli jak wyzwolić się od pornola i zgodnie inspirować się na podstawie relacji plemnika i komórki jajowej. Bycie facetem w dzisiejszych czasach to zabawna historia. Kiedyś od mężczyzny wymagano dużo: orał wołami, glebę, a kiedy przyszła pora, żeby szedł na wojnę, których tych wojen było więcej niż obecnie, ginął na niej. Ale też wymagano, żeby wcześniej spłodził syna, posadził drzewo i wybudował dom. Teraz facet ma luz, bo sadzić drzewa nie musi wystarczy, że kupi wodę mineralną, i oni zrobią to za niego. Spładać syna nie musi najwyżej adoptować jakiegoś psa, najlepiej małego jak maltańczyk bo dzietność maleje i mało ludzi chce mieć teraz dzieci. A z budową domu też się za bardzo nie musi przejmować, byleby miał tylko jakąś kawalerkę. Dobrze, żeby miał jednak prawo jazdy, ale i to nie jest wymagane, bo kobiety są teraz coraz lepszymi kierowcami. Oczywiście media lansują pełnych testosteronów facetów, którzy męsko pachną. Używają takich antyperspirantów, które działają przez 48 godzin. Wniosek? Nie trzeba się myć przez dwa dni. Cóż za oszczędność wody. Golą się na gładko. Mi to się nigdy nie udało, żeby miał na ryju skórę gładką jak pupka niemowlaka. Hmm, jak oni to robią? Więc golą się na górze i na dole. Wpierdalają witaminy. Jak mają problemy z potencją, to biorą odpowiednie suplementy diety. Jak rzucają palenie, to biorą plastry, gumy do rzucia czy tabletki. I oczywiście wożą się najlepszymi byrkami w ratach za 1234 zł miesięcznie. Role się więc odwróciły i nawet niektóre męskie zawody, czy nawet dyscypliny sportu dawniej uważano za typowo męskie, jak w starożytnej Grecji na przykład, gdzie na olimpiadzie mogli występować tylko mężczyźni. Czy to rzut młotem, czy to siatkówka są równie, równie godnie reprezentowane przez panie jak przez panów. A głównie przez panie ostatnio. Nie zmienia to jednak faktu, że mężczyźni dzielą się na trzy grupy: A. gadacze, ci, którzy rozmawiają z kobietami, B. utrzymywacze, ci, którzy utrzymują, C. ruchacze, ci, którzy wiadomo, co robią. Kobieta, żeby czuć się spełniona, potrzebuje w swoim życiu w różnych oczywiście stopniu wszystkich tych typów. Rzadkością jednak jest jeden mężczyzna, który łączy w sobie typ A plus B plus C. I stąd biorą się wszystkie życiowe i historyczne tragedie, właśnie i nieporozumienia. Bo z jednym facetem kobieta pogada i owszem, ale ten nie ma grosza przy duszy i nawet kondomów nie kupi, więc też i nie porucha. Drugi facet owszem, postawi to i tamto, ale nie ma z nim o czym rozmawiać, więc też jest do wykreślenia taki związek. Trzeci ruchać owszem, porucha, ale też nie utrzyma i nie pogada. Naprawdę trudno być kobietą, zwłaszcza w tym kraju, gdzie na 100 facetów przypada 107 kobiet, tak przynajmniej ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Prosta matematyka, że 7 kobiet zostanie samotnymi. Czasem myślę, że kobiety chciałyby mieć, być w związku i żeby ich druga połowa, mężczyzna, był taki sam jak one, tak samo odczuwał, tak samo myślał i dodatkowo tylko miał penisa. A to Seneda. Może powinienem napisać w tej sprawie do psychologa z Bravo. Nie wiem, jak oni się tam teraz nazywają. Łukasz, Bartek, Kryszka, Maryszka. I opiszę problem, chyba że już to nie wychodzi, bo nawet nie wiem, czy brawo jeszcze jest na rynku. Może już nie wychodzi, i możemy porzucić już wszelką nadzieję, że będziemy czytać historię o pierwszych razach czytelników. Patrzcie, jaki ja jestem stary, skoro pamiętam brawo i popcorn, oraz jeszcze była taka gazeta. Ja na nią mówiłem brawo, grill. No i tam poruszano egzystencjalne problemy polskich nastolatków lat 90., typu: O jejku, jejku! Wczoraj całowałem się z chłopakiem, boję się, że mogę być w ciąży. Brawo, pomóżcie, Basia. Taki poziom mniej więcej to prezentowało. Tak czy siak, brawo przyczyniło się do edukacji seksualnej mojego pokolenia to bez dwóch zdań oraz internet, wchodzący wtedy w życie i modemy, które wydawały z siebie takie dziwne odgłosy, jak d tu z Gwiezdnych Wojen. Tata mi kupił komputer do nauki. Ta jasne. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka. Do pornoli się miało komputery. Tylko zanim się taki pornol załadował, to dwa razy zdążył ci stanąć i dwa razy zwiędnąć. Co? Znowu o pornolach będzie mówił, z jeden? Hola hola. Kto w życiu nie obejrzał żadnego pornola, niech pierwszy rzuci kamień. Nie wiem, co ludzie widzą w pornolach. Nie ma się nad czym spuszczać. Seks na żywo jest o wiele bardziej fascynujący niż na ekranie komputera. Najśmieszniejsze są czeskie pornole. Pozor, pozor! Budu pryskat! Ja nie wiem, jak jest spuszczać się po czesku. Wymyśliłem sobie to pryskat, bo brzmi tak z czeska, na zasadzie jak te kawały typu: jak jest flaga po czesku? Szmatyczka na patyczku. Terminator, elektryczny mordulec. Ja jestem Netoperek, to po czesku ja jestem Batman. Swoją drogą, ciekawe ile dzieci poczęło się podczas kręcenia pornoli. Pewnie mnóstwo, bo oni tam jadą bez gumy, ale statystyk brak. Ale to mi się taką pamiątkę z poczęcia. Tutaj mamusia i tatuś, a tutaj cię robimy. Oj, oj oj, oj, jak słodko. So cute. Tak jak wspomniałem, pornole z gumą są pase, więc chłopcy, 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 chłopcy radarowcy, zapładniać gotowi i to całkiem nowi. No chyba, że jak to było w tym starym kawale. Pyta plemik plemnika. Daleko jeszcze do tej komórki jajowej. A, daleko. Dopiero migdałki minęliśmy. A wiecie dlaczego plemniki mają ogonki? Żeby je było łatwiej pomiędzy zębów wyciągać. Ciekawe, czy plemniki mają wolną wolę. Na przykład jest taki już najsilniejszy koło komórki jajowej i mówi E, ja to pieprze. Nie zapładniam. Wyciągam Alboro i, i sobie zapala. Wiesz, co komórko jajowo? W sumie nie jesteś moim typie. Ja wolę brunetki. Chyba, że to się dzieje z automatu. Plemiki są zaprogramowane, żeby zapładniać i tylko to jedno mają w swojej małej główce. Plemików jest jednak miliony, a tylko jeden przekazuje chromosomy. He, <laughs> jak się zrymowało. Widzicie, jaka natura jest hojna? Jednak z tego co wiem, niektóre plemniki nie wiedzą o co w tym kurwa wszystkim chodzi. I na przykład toczą wojnę z innymi plemnikami, niektóre mają stopień niepełnosprawności i ma mają na przykład dwie główki czy witki. <śm> Żartuję. <śm> Żartuję. Nie jestem znawcą plemników. Jak mówiłem, jestem heteroseksualny i nigdy sobie takich plemników z pomiędzy zębów nie wyciągałem. Jestem jednak erotomanem, zakochanym w pięknie kobiet i w rubryce hobby zawsze piszę erotomaństwo. Przecież to wszystko stworzył Bóg, więc jest to tak jak w tym kawale. Wiecie co to jest te testy Roushaka, nie? To taki psychologicz, test psychologiczny polegający na pokazywaniu pacjentowi obrazów z rozlanymi plamami tuszu i pacjent ma mówić, z czym się dany obrazek kojarzy. To żart stary jak świat, ale dokładnie ilustruje moją postawę, więc przedstawię go w pierwszej osobie. Więc lekarz pokazuje mi pierwszy obrazek i pyta się, z czym się panu to kojarzy? A Z gołą babą, odpowiadam. A ten. Pokazuje drugi, drugie plamy, lekar plamy tuszu lekarz. Też z gołą babą. Hmm, dobrze. A ten? Pokazuje trzeci. Oczywiście, że z gołą babą. Panie, krzyczy lekarz. Pan jest zupełnie zboczony. Ja? Zboczony? Dziwię się. A kto mi takie świństwa pokazuje, he? Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. A ja w domu mam konika, akty i playboya. Może nie wyglądam, ale kiedyś kobiety się na mnie, że tak powiem, rzucały, a później bez skrupułów mnie rzucały. A powody owych zerwań były tak kuriozalne, że szkoda gadać. Tak więc się nazbierało około dziesięciu czy 15 kobiet, które do tej, do tej pory miały ze mną bliskie spotkania pierwszego stopnia. Wszystkie moje relacje z kobietami były po części toksyczne i polegały na tym, że ja bardzo potrzebowałem oksytocyny i innych hormonów. Łatwo się od nich uzależnić. Kobiety od zawsze, od kiedy pamiętam, były inspiracją moich obrazów. Hormony dawały, dawały wiadomo, jaki sposób. Kiedyś byłem o wiele chudszy, ale miałem żółto w dzióbku i mało doświadczenia, a teraz na odwrót mam aparycję zawodnika Sumo. A dużo doświadczenia. Moje marzenie to po, po tych różnych doświadczeniach z kobietami jest mniej więcej takie, że teraz chcę: po pierwsze, lubię szatynki i brunetki, żadny, żadnych złotowłosych. Po drugie, musi być młodsza. Byłem ze starszymi, one są świetne włosko, ale nie mają przeszłość, a ja chcę dziewczynę bez przeszłości. Znaczy, chcę, żeby ta przyszłość była, jakby to powiedzieć, Żebyśmy razem tworzyli tą przyszłość. Swoją. Żeby nie miała dzieci, psa, kota i innego inwentarza rolnego czy animalistycznego. Żeby miała samochód. Ja nie mam, więc się przyda. I żeby miała włoski na dole. No, taki fetysz. A co? Muszą, musi być choć jeden centymetr niższa. Miałem kiedyś pannę, która była nie wiem, bodajże dwa centymetry ode mnie wyższa. Bóg jeden wie, ile przez to był awantur. Prostu się, kurwa! Przez ciebie nie mogę założyć szpilek do cholery. Jestem skarłem! I tak dalej. Mimo, że mam 171 centymetrów wzrostu, to była to kość niezgody naszego związku. Zawsze się albo od tego zaczynała kłótnia, albo kończyła. Z tobą się kurduplu nigdzie nie można pokazać Jak ja to upokorzenie Wytrzymywałem to naprawdę nie wiem Pewnie ta cholerna oksytocyna Jak trudno Taką wymarzoną dziewczynę teraz znaleźć Kiedy jestem przed 40, Ale wierzę, że się uda Ostatnio zapisałem się Na portal randkowy Nie pierwszy, nie ostatni raz Jak zapewne zauważyliście I przewijam Brzydka jak pasztet na lewo Blondynka na lewo ma dzieci na lewo, wyższa na lewo, ma psa na lewo. Ha! Ta... Tym sposobem to ja na tym portalu randkowym nie znajdę dziewczyn do pięćdziesiątki. Ale szczerze bawią mi faceci, którzy w wieku pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu lat mówią o swoich kobietach, partnerkach, moja dziewczyna, moja dziewczyna to, moja dziewczyna, ja moją dziewczynę namalowałem. No skurwa! Piętnastolatki mówią o sobie, moja dziewczyna, mój chłopak. Chyba, że taki 60-latek poderwie 15-latkę, to wtedy okej, okay, może mówić o niej per, moja dziewczyna, bo to jest zgodne z prawdą. A tak, to te dziewczyny tych 60-latków mają z 40 lat. Więc trochę słabo jest używać tego zwrotu. No, chyba, że się mylę. Zauważyłem także, że nie należy być dobrym dla kobiet. Dziesięć czy piętnaście związków mnie tego nauczyło. Lepiej późno niż wcale. Kobiety kochają drani i wszystko w temacie. Ja staram się być jak najbardziej draniem i mi nie wychodzi. Jak ja się zakocham, to jestem jak pojebany, po prostu mnie odwala. A to kupię lasse kwiaty za dwieście złotych, a to biżuterię za tysiąc. No pojebany, pojebany. A to wszystko dla oksytocyny, tego hormonu, który wytwarza się podczas seksu, bardzo silnie uzależniającego, przynajmniej dla mnie. Właściwie teraz w dobie internetu można zarobić pieniądze na wszystkim, nawet na podrywaniu kobiet. Już o tym kiedyś w poprzednim stand-upie wspominałem. Autentycznie jest kilku takich zawodowych podrywaczy, którzy prowadzą internetowe kursy podrywania kobiet w centrach handlowych i pewnie zbijają na tym, na tym, na, na tym niezły hajs. Ciekawe, czy przyszłe, czy teraźniejsze dziewczyny wiedzą, czym się pałają ich chłopaki i czy może oglądają ich kanały na YouTubie. To jest przerażające. Ja rozumiem kurs tenisa, czy golfa, czy szycia, ale podrywania. Ale skoro to działa, to może i ja bym się zapisał na taki kurs i miałbym wreszcie dziewczynę? Technika idzie do przodu i tak zwany postęp jest wszechobecny. Gdyby w latach 40. był, był taki Facebook, niepotrzebne byłoby przesłuchiwanie przez Gestapo, a potem przez SB. Po prostu agenci weszliby sobie na konto i zobaczyli, kogo się ma w znajomych. Wszystko teraz ludzie wrzucają do neta. Jak są ubrani, z kim są, a z kim nie są, co jedli oni, a co ich pies. Zero prywatności. Ludzie się chyba boją, że w tym natłoku informacji, które zawsze od nas zalewa, po prostu znikną. Staną się niepotrzebni. Ale jak mówił Andy Warhol, w przyszłości każdy będzie miał swoje pięć minut. I tak właśnie ludzie czekają na swoje 5 minut i prześcigają się w dziwacznych pomysłach, a to Facebook, a to TikTok, a to Instagram. Jak powiedział Stanisław Lem, nie wiedziałem, że jest tylu idiotów na świecie, dopóki nie wszedłem do internetu. Tyle, że on to powiedział 30 lat temu. Tylko, że ludziom się już nie chce inwigilować innych, po prostu tego jest za dużo najlepiej skupić się na swoim życiu i wrzucać ile się da w neta może ktoś zauważy i nagle staną się sławnymi stand youtuberami influencerami co do facebooka to je, ja jestem najlepszy przyjmuję wszystkich na facebooku nawet te lewe konta jakichś panienek z USA czy Filipin które się tak wdzięcznie wypinają do obiektywu pokazując napompowane pupy i silikonowe cycki ja myślę, że w dobie dzisiejszej technologii te panienki to jakieś algorytmy, jakieś roboty, które mają plan, żeby jak najwięcej z, zdobyć, zebrać, zdobyć jak najwięcej zdjęć kutasów i w zamian wysyłają zdjęcia cycków. Nie wiem co to, po co są te zbiory, może jakiś urząd statystyczny USA zbiera dane o wielkości kutasów. Trudno orzec. Ja tam ostatnio miałem właśnie taką sytuację, może to, to, może to są prawdziwe dziewczyny, które dostają premię, jeśli znajdą naiwnego, który pokaże im swego chujka. Mój jest taki malutki jak u Daw Dawida, Michała Anioła, więc nie ma się co chwalić. Dlatego nie wysyłam żadnych tego typu zdjęć, natomiast chętnie przyjmuję wszelkie nagie zdjęcia. Z tego potem robię sobie sztukę, czyli akty. Doszedłem do wniosków w temacie tych związków, że najlepiej byłoby, gdybym był gejem. Prosto, żadnych napięć przedmiesiączkowych, żadnych fochów, prosty układ, dostać po ryju albo nie dostać, choć na miesiączkę i na geja mówi się ciota. Ciekawe dlaczego. Ostatnio siedzimy w knajpie ze znajomą i ona do mnie, że ma odwiedziny ciotki i że słabo się czuje, więc wysłała mnie po podpaski. Mina kobiety w żabce bezcenna. Zdołała tylko zapytać, co robię na majówkę, a ja stoję z tymi podpaskami i nie wiem, co odpowiedzieć. Nic! I poszedłem sobie. Chciałem powiedzieć, że jestem zarówno uprawnieniem kobiet i mężczyzn i, i poużywam sobie podpasek, ale by to kretyńsko zabrzmiało chyba, żebym powiedział, że mam nocne polucje i nie chcę się cały budzić w nasieniu. Ale wracając do tego hipotetycznego bycia gejem, nie miałbym żadnych nie jakich myśli, a domyśl się. Prosta zasada, konkretne rozmowy, tylko seks by mnie brzydził, bym chyba żygał za każdym razem. Poza tym ja naprawdę kocham kobiety. Uwielbiam ich. Piękno. Są cudowne. Niech sobie ludzie robią co chcą. Niech nawet robią to, co op opisywał Marquis de Sade. Mi skupi z zakonnicami i te klimaty. Wiecie jakie, nie? Jeżeli czytaliście, ale ja chcę klasycznej kobiety i klasycznego seksu, pięknej jak z bajek Disneya. A co do Disneya, to, to pojawiają się ciągle nowe pytania z dzieciństwa, na które nie znajduję odpowiedzi. Pytania zasadnicze, powracające jak mantra, brzmią: jak sra ręka Ariel? Czemu królew nie ma penisa? Dlaczego myszka Mickey, Goofy i Kaczer Donald chodzą w rękawiczkach i dlaczego mają tylko cztery palce? Może te rękawiczki mają maskować ambutowany palec? Ale po jaką cholerę ktoś im to uczynił? Zapewne jakiś łowca palców, który sprzedaje je na czarnym rynku. A co do zbrodniarzy i morderców... Nie jestem psychoanalitykiem, żeby bawić się w psychoanalizę, jak Jung czy Freud... Ale przypatrzcie się za pewnym faktom, co mówią o nich najbliżsi sąsiedzi. Owszem, żył w jakimś tam swoim świecie, ale zawsze się kłaniał i mówił dzień dobry. I był taki miły, taki dobry i miły, jakby to Witkacy powiedział: Och, jaki mądry był i jaki doskonały, i nawet nie wiadomo, czy on wydalał kały. Taki ścierwo doskonały, doskonały był. Ta zawsze mówił dzień dobry. Tak, Ta, mówienie: Dzień dobry byłoby wyznacznikiem dobroci człowieka. Niektórzy sobie skracają to dzień dobry do dobry, dobry, a nawet lepiej. Niektórzy mówią: Bry. To tak, jakby niektórzy księża skracali pochwalony do pochwa. A propos księży. Kolega opowiadał, na czym polega taki automatyzm mówienia dzień dobry. My po prostu się nie zastanawiamy, kto przychodzi koło nas. Ktoś może być zupełnie nieznaną osobą i mówi dzień dobry, a my z automatu odpowiadamy dzień dobry. No powiedzcie, że tak nie jest. No więc ten kolega opowiadał o pewnym księdzu, który niby miał jakąś kobietę na boku w innym mieście, i on, ten kolega, pojechał do tego innego miasta i kurczę wyczaił tego księdza na spacerze z tą kobietą. I za winkla wyskakuje, i z automatu mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na to ten ksiądz z automatu, nie myśląc w ogóle, odpowiada: Na wieki wieków. Mina tej kobiety bezsenna. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej!